Miałem przeszczep narządów i zobaczyłem duszę zmarłego, który podarował mi te narządy. Dzisiaj przedstawiam szokującą historię. Historię tutaj z życia jasnowidza Jackowskiego, nie moja historia, ale historia z życia jasnowidza Jackowskiego nie dotycząca jego, ale właśnie, czy rzeczywiście człowiek, który otrzymał narząd od zmarłego. E, oczywiście legalny sposób, mówimy tu wszystko zgodnie oczywiście z prawem, tak? Czy tutaj dusza zmarłego w jakiś sposób może się skontaktować z tym, który żyje i który w sobie nosi narządy zmarłego? Niesłychanie ciekawy temat, bardzo wrażliwy, bardzo delikatny. Pe pewnie wiele osób ten temat nie zrozumie, kto nigdy mm, nie miał przeszczepu, nie wie jakie to jest cierpienie, ból, niepewność czy nie umrze, tak, czy, czy przeszczep się przyjmie. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekucie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie dzisiaj niesłychanie ciekawy, wydaje mi się, że bardzo ważny film. Ten film, który porusza zupełnie nową tematykę. E, oczywiście, zawsze mówi się i zachęca się do tego, żeby po prostu swoje organy przekazać, narządy do transplantacji. Ja sam do tego zachęcam i tak dalej. Tak, oczywiście, e, zgodnie z prawem, tam i tak dalej. Natomiast nigdy nie mówi się o jednej kwestii, tak? A co na przykład z duszą osoby zmarłej? Czy na przykład taka dusza osoby zmarłej może się w jakiś sposób skontaktować, zwizualizować, czy dać jakiś sygnał, przekaz? Osobie, która żyje, i która otrzyma te narządy. Oczywiście, no, traktujemy to wszystko w wymiarze metafizycznym, tak? No, Bo przecież ta osoba już nie żyje fizycznie, zmarła, ciało zostało jej pochowane lub spopielone, natomiast przekazała swoją nerkę płuco, tak, serce i tak dalej. No i właśnie bo z jednej strony, człowiek ma praktycznie w sobie cząstkę innego człowieka, jest to rzecz nieprawdopodobna. Ja sam nigdy nie miałem przeszczepu, tak? Daj Bóg, Boże, żebym po prostu był całe życie zdrowy, nie, nie potrzebował tego potrzebu, przeszczepu, ale różnie to może bywać, być w życiu. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, co ludzie przechodzą, którzy po prostu mają mieć przeszczep, tak? Niepewność, strach. Sam miałem w rodzinie przypadki, gdzie ludzie po prostu przechodzili takie przeszczepy. No to jest strach, tak? Czy w ogóle po prostu do tego przeszczepu dojdzie, czy. Osoba będzie żyła i tak dalej. Nieprawdopodobny strach, obawa, lęk o swoje życie, o przyszłość, tak czy przeszczep się, przyjmie potem, jak żyć funkcjonować. Ostatnio słyszałem taką historię nieprawdopodobną, to jest jakaś metafizyczna historia w ogóle, A więc kobieta brała ślub 30-paroletnia, czy 20 30 paroletnia i do ślubnego ołtarza prowadził ją opcję. Mężczyzna jako ojciec, e, m, zawsze mat e, kobietę prowadzi e, tutaj ojciec i, i, i ojciec fizyczny, biologiczny. Ją obcy mężczyzna prowadził, bo jej ojciec fizyczny zmarł. Natomiast ten mężczyzna, który ją prowadził, miał serce po przeszczepie od jej biologicznego ojca. Czyli jej ojciec zmarł 20 lat temu, e, dał zgodę na to, żeby przeszczepić po prostu swoje narażone organy, zmarł w jakiś sposób tam tragiczny, już nie wiem jakiej historii i e, praktycznie jego serce zostało przeszczepione innemu mężczyźnie i on po 20 latach prowadził e, po prostu e, tą kobietę do ślubnego ołtarza. No nie, ona, on nie brał ślubu z nią, tak, tylko ona brała z jakimś innym mężczyzną, ale on był tym odprowadzającym. A więc w ogóle nieprawdopodobna historia. Ten mężczyzna po przeszczepie żył 20 lat. Ten mężczyzna, e, znaczy to, to, nie, to, to nie jest, że nieprawdopodobne, są takie przypadki, tak, ale nieprawdopodobne, że po prostu tak, e, w ogóle ona znała tego mężczyznę, komu przeszczepiono to serce jej, jej ojca. Kolejna sprawa, że utrzymywała z nim kontakt. Kolejna sprawa, że od tego przeszczepu minęło 20 lat, i ten facet prowadził jako ojciec panny młodej do ołtarza tak, no w Stanach Zjednoczonych. Tak, I później oczywiście ona brała ślub tam z jakimś innym mężczyzną. Niesłychane, metafizyczne, tak, że jej fizycznie biologiczny ojciec nie mógł uczestniczyć w tym bardzo ważnym wydarzeniu. Ale być może w wymiarze duchowym był po prostu podczas tej ceremonii, e, tak? I że jego serce, można powiedzieć, biło podczas tej ceremonii, ale w innym ciele fizycznie. Natomiast dzisiaj przedstawiam zupełnie inną historię historię dotyczącą Jasnowidza Jackowskiego gdzie Jasnowic Jackowski opowiada historię bardzo ciekawą. Tak? No tam jest, ja nie wiem dokładnie, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że to jest po prostu brak zgody, tak czy brak informacji od tego, kogo, od kogo się przeszczepia poszczególne po prostu tam organy, narządy. Natomiast jest to niesłychana historia. W ogóle Jasnowic Jackowski opowiedział historię swojego znajomego, który już nie żyje 20 lat ale ten jego znajomy taki był po prostu uczciwym człowiekiem e, prawdomównym, tak to się coraz rzadziej spotyka takich ludzi, ale jakby Jasnowic ma dar do że spotyka takich ludzi i ten mężczyzna miał wiele, wiele lat temu no bo jak 20 lat temu, już 20 lat już nie żyje no to nie wiem czy to było w latach 90 czy w latach 80 miał dokonywany przeszczep po prostu tak, w Polsce, to był Polak miał przeszczep, dokonywany przeszczep nerki, ten mężczyzna, tak? Nerka była mu po prostu przeszczepiana. No i wyobraźcie sobie, że historia wygląda w ten sposób, tak? Bo tutaj Jasnowid Jackowski wypowiadał się na temat tego, czy przeszczep nie rodzi ze sobą też, nie przynosi też części duszy osoby zmarłej, czy też na przykład jaźni osoby zmarłej, tak? No raczej nie, no bo jaźń to jest po prostu dusza, a jakby organ, narząd, no to jest jakby, zawsze i Jackowski oddziela dwie kwestie, tak, kwestię naszą fizyczną, naszej cielesności, od duszy, od jaźni, to są dwie odmienne sprawy, tak, jakby dusza i wybiera po prostu ciało, fizyczność, w którym będzie się znajdować, natomiast to my po prostu postrzegamy, Zresztą zobaczmy sobie, że jak my rzadko, a prawie nigdy, e, tak nie postrzegamy drugiego człowieka przez perspektywę duszy, tak? co praktycznie e, jego dusza, e, tylko jaką wygląda, czy jest przystojny, czy jest ładną kobietą, czy po prostu tak e, e, jest jakimś tam w kanonie piękna, czy młody, czy stary i tak dalej, łysy, gruby, rudy, tak blondyn i tak dalej. A nigdy nie patrzymy, jaki to jest człowiek, tak, jakie ma odzwierciedlenie, jakie ma po prostu duszę tutaj ten człowiek. Nawet złym człowieku można znaleźć po prostu przecież pierwiastek dobra, tak? No i tutaj tak, Jasnoja Ceckowski mówił historię tego mężczyzny, który miał przeszczep tej nerki, i ten mężczyzna zwierzył mu się z takiej historii, nieprawdopodobnej historii. Mianowicie on miał przeszczep dokonywany w Polsce, ten przeszczep się przyjął, przyjął tak? Po prostu. On potem żył wiele lat po prostu z tym, z tym przeszczepem nerki, potem zmarł jakiś inny okoliczności, to jest inna sprawa. Natomiast opowiedział Jasnowidzowi taką ciekawą historię. W momencie, kiedy miał dokonywany ten przeszczep, to e, praktycznie e, on e, po prostu, nie wiem, którejś tam nocy, bo nie wiem, czy to była w, tej, w, w pierwszej ten, tej nocy, czy, czy którejś, no bo tam człowiek jest osłabiony i tak dalej, ale e, praktycznie tutaj miał taką sytuację, że był, znajdował się w szpitalu, i w nocy, tak, mówi, że miał taki sen, czy po prostu to był taki bez pogranicza snu i jawy, sytuację, że widzi młodego mężczyznę, który, który się z nim szarpie szamota się. Młody mężczyzna, młody chłopak w kasku, który się z nim szarpie. I to miało miejsce w nocy. No i tam pewnie pielęgniarki przyszły, tak, bo on pewnie po prostu tam się ruszał gdzieś na łóżku szpitalnym, tak, czy ten, ten sen i tak dalej, co się dzieje, czy po prostu stan mu się pogorszył. On w tym mamoku powiedział właśnie, czy to był ten sen, czy to była ta jawa, tak. No i po czym lekarz w nocy, tak późno nocą, nie o trzeciej czy o czwartej, nad ranem, e, przychodzi do niego i mówi, wie pan co, dlatego, że pan miał taki sen, ja panu zdradzę tajemnicę, chociaż tego się nie powinno mówić, tak, i to się nie mówi. Bo my panu przyszczepiliśmy nerkę od młodego człowieka, który rzeczywiście był w kasku, zginął na motocyklu i dokonany został przeszczep nerki. Czyli, taki można powiedzieć, klasyczny przykład. Często się mówi w Polsce, że ktoś, to jeździ na motocyklu, to jest dawcą nerki, chociaż to też jest takie uproszczenie, bardzo przykre. Tak? Nie każdy przecież motocyklista będzie poniesie śmierć, czy odniesie jakąś chorobę, tak? tragedię ale kiedyś tak to funkcjonowało, dzisiaj już tak się to często nie mówi, tak? No kiedyś to była kwestia tych ścigaczy, tak, że oni szybko jeździli, to wiadomo, że motocykle są bardzo po prostu tutaj, tak, kontuzjogenne, narażają człowieka na śmierć nośny, ale tak samo samo ale tak, tak się mówiło, tak? Nie wiem, czy to, to już się po prostu, jak, czasem jak to widzicie człowieka, który idzie szybko motocyklem, to ludzie mówią, o, dawca Nerek, tak? Ale rzeczywiście ten mężczyzna widział, duszę młodego człowieka, który się z nim szarpie. Czyli to już moja interpretacja, bo pamiętam, jak Jasnowid Zackowski przedstawiał takich historii, gdzie. E po prostu ta dusza osoby zmarłej, ona się jeszcze może zwizualizować na ziemi, tak, po prostu ona może się po prostu jeszcze pojawić, ta energia jest tak silna, czyli ten młody chłopak, który rzeczywiście zmarł w wyniku, w sposób tragiczny, tak, jego dusza nie zdążyła po prostu odejść z tego świata, z tym się jeszcze nie pogodziła, i jeszcze walczyła po prostu tak, utraciła cząstkę siebie i walczyła po prostu. Może to nie była kwestia tego, że on ten młody chłopak nie chciał przekazać, bo on już nie żył, tak? Tylko może się nie mógł z tym pogodzić, tak? Że jego cząstka już będzie w innym człowieku, tak? Że on, dla niego to było szok, Jest za wcześnie, tak? To już ja tracę cząstkę siebie, taki młody chłopak i tak dalej. No właśnie. I. To też jest ciekawe, znaczy ja, to, ja nie mam takich historii. Jak macie takie historie, to możecie pisać w komentarzach pod tym filmem, tak? Na przykład ludzie, którzy mieli przeszczep, którzy mieli jakieś dziwne historie związane z, prawdopodobnie z, 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 z osobami, które były dawcami po prostu, jeśli chodzi o narządy. E, tak, jakieś historie na przykład życia i tak dalej. Natomiast, no właśnie. Czy rzeczywiście ten sen to była po prostu to, był, to była ta dusza tej osoby zmarłej? Czy to była kwestia? E, przypadkowa, jeśli chodzi o tego człowieka, tak? E, Także mu się to po prostu przyśniło, tak? No bo to o tym dawcu nerek to się mówi od, za, od zawsze, tak? Ale czemu ten chłopak mody w kasku miałby się z nim szamotać, tak? Ja bym powiedział w ten sposób, że on się może szamotał, tak? E, wiadomo, przecież mu nie zrobił krzywdy, bo ten był człowiek był w szpitalu, tak? Ale jakby we śnie, czy po prostu w tej jawie, taki snu na jawa, no wiadomo, tutaj pielęgniarka, czy lekarze powiedzieli, no dostał silne środki, pewnie jakąś morfinę i tak dalej, która działa. Na, na bazie po prostu takich tam tutaj opiodowych, tak? Tutaj znieczulających, że mogą mu się takie coś zwizualizować. Czy tam jakieś inne środki przeciwbólowe. Natomiast rzeczywiście lekarz do tego po prostu podszedł bardzo poważnie i powiedział mu, że rzeczywiście ta nerka pochodzi od młodego mężczyzny e, motocyklisty, tak? I wszystko by się zgadzało z tym właśnie, kogo widział. Tak, bo on nie widział twarzy, tylko widział młodego człowieka w kasku, który się z nim szarpie. E, tak, jakby on się nie godził z tym. Hmm. Być może dla tego młodego człowieka, motocyklisty, oddanie tej części siebie było kwestią tego, że. On miał takie poczucie, że jak odda już tą nerkę, to już na pewno nie wróci fizycznie na ten świat. Tak, może w sensie takim metafizycznym oczywiście to wszystko interpretujemy, tak. No bo wiadomo, że ten człowiek już nie żył, to interpretujemy oczywiście w sensie metafizycznym, z punktu widzenia też jasnowidza jackowskiego. Czyli on, mimo że miał takie poczucie, tak to tak, tak, nie wiem, na przykład dochodzi do jakiegoś tam rozstania małżonków, rozwód, tak, i jakby kwestia tego, że zdejmuje obrączkę. Zdjęcie obrączki już jest po prostu takim, tak, no wiadomo, ludzie się wcześniej rozstają, ma miejsce rozwód czy jakieś zdrady i tak dalej, ale jakby zdjęcie takiego, o tej obrączki jest takie bardzo symboliczne, to już jest koniec, tak, to już nic dalej nie będzie. Wiadomo, że człowiek zdejmuje tam obrączkę, nie najdzie no, idzie spać, czy tam idzie się, chociaż no wiadomo, że ludzie śpią w obrączkę, ale załóżmy, że na chwilę tam zdejmuje obrączkę gdzieś, ale w sensie życia takiego, jak na przykład człowiek zdejmuje tą obrączkę, to znaczy, że już się rozstaje z tą osobą, tak? że już nie ma. Ja nie mówię na no, no co dzień, tak jak z małżeństwa przez ileś tam lat, że na przykład zdejmuje, bo coś tam robi i tak dalej, tylko to jest takie symboliczne, też często pokazywane dziś na filmach, w serialach. Tak? I tak samo tutaj, być może do tego młodego człowieka w tym kasku, on jeszcze się nie pogodził z tą śmiercią, na pewno się z tą nie pogodził i on jeszcze tego nie potrafi przepracować, zrozumieć wewnętrznie sam, że oddanie części siebie yy, bo, on ma takie poczucie, że jak już odda tą nerkę, to on już po prostu kompletnie nie wróci na ziemię, że po prostu może miał tak silne po prostu przywiązanie, poczucie, że jeszcze po prostu będzie tutaj na, na ziemi, tak, że będzie to jeszcze się praktycznie znajdował, tak? No niesłychanie. Ciekawa sprawa, że ta dusza osoby zmarłej miałaby się zwizualizować, tak? Tylko z drugiej strony, ja też nie chciałbym, żeby ten filmik był takim wydźwiękiem dla ludzi, Ojej, boję się przeszczepu transplantacji, tak teraz to powiedziałeś, to się boję, że na przykład jak będę miał przeszczep tam tego i tego organu, to taka osoba jeszcze przyjdzie mi we śnie, czy będzie mi się po prostu pokazywać. Nie, to był taki pojedynczy przy, 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 przypadek, ja nie chcę no, absolutnie kogoś zniechęcać do tego i tak dalej. Nie, to było coś, co się po prostu tylko raz pojawiło temu mężczyźnie, tak? I to w nocy, akurat po, po, po tym przeszczepie, czy tam dwa czy trzy dni później po tym przeszczepie, e, czy to miał to, ten, 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 ten znajomy Jasnowidza Jackowskiego, czy miał taki sen, czy po prostu to widział na jawie, tak? No i potem przybiegły pielęgniarki, on opowiedział po prostu tak, co mu się działo, czy jeśli chodzi o ten sen. i No i lekarz mu tą zdradził tajemnicę, chociaż nie powinien mu tego zdradzać, tak? O ile ten lekarz go nie wprowadza w błąd, ale raczej nie no. Tutaj Jasnek Jackowski mówi, że ta cała historia była spójna, że tam nie było jakby przejawów konfabulacji, jakiegoś kłamstwa, wymyślania, tak? No to są poważne sprawy. Więc rzecz niesłychana, rzecz niebywalna, nie, niebywała, tak? Oczywiście, jak ktoś tak traktuje życie zero jedynkowo, żyjemy, umieramy, po prostu umierasz, to nic po tobie nie ma. Jest koniec i pustka, koniec kropka, no to okej, okay, no to można po prostu traktować ten, co zmarł, oddał organy narządy, bo po co mu to i tak zmarł tam, po prostu fizycznie jego ciało i tak będzie gniło w grobie, albo zostanie spopielone, no to wiadomo, że ktoś w ten sposób po prostu podchodzi w zero jedynkowe, no ale jeżeli traktujemy tutaj życie. I my iże po prostu tak w sensie metafizycznym, że żyj, dusza żyje po prostu po śmierci funkcjonuje, w zależności po prostu od tego w jakim świecie tam po prostu jak to woli. No to ta dusza jakby nie pogodziła się tak z tym, że jeszcze odeszła, tak. Tym bardziej, że wydaje mi się, że chyba po prostu, no, tym bardziej w tamtych czasach, tak, e, taki przeszczep, e, to tutaj musiałaby być jakaś chyba sytuacja. Teraz to pewnie jakoś inaczej wygląda. Być może te organy są przez jakiś dłuższy czas przy, 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 przygotowane, przy, trzymane, tak? Jakiś specjalny no Kompletnie się na to nie znam natomiast wydaje mi się, że tam była sytuacja taka, że po prostu musiał być telefon, tak, krótka piłka, że ktoś tam zmarł i od, czy krótki czas. Od śmierci tego motocyklisty, że ta dusza jeszcze, nie, wiem, na przykład ten motocyklista zmarł w poniedziałek, a przeszedł był w środę, także jeszcze ta zwizu zwizualizowała się po prostu tak, ta energia, bo to jest Jackowski kiedyś mówi tak, coś takiego, że yy, yy, energia życia, czy jakoś tak, że ona jeszcze jest po prostu tak silna, że ona się może zwizualizować, po prostu może się jeszcze po prostu ona pojawić tak, yy, w, pie, po pierwszych, w pierwszych dniach, czy nawet miesiącach życia, tak, po, po śmierci. Oczywiście traktujemy to w sensie po prostu metafizycznym, tak, wszystko. No, nieprawdopodobna zupełnie historia, nieprawdopodobna kompletnie historia. E ja muszę zawsze powiedzieć, że ja podziwiam ludzi, którzy dokonują takiego, przekazują praktycznie takie narządy, bo jest to po prostu niebywały gest, przekazanie praktycznie cząstki siebie, dalej po prostu funkcjonujemy. Tak samo ludzi, którzy są dawcami szpiku, tak zachęcam wszystkich, żeby się zarejestrować w takiej bazie danych, gdzie można by zostać dawcą szpiku, czy po prostu jeśli chodzi o swoje narządy, bo to rzeczywiście innym ludziom ratuje życie, tak, Z zdrowie. Natomiast tu w tym przypadku. Tak jak ten młody chłopak, który praktycznie zginął na tym motocyklu. To prawdopodobnie on był cały zdrowy, tak? Młody, zdrowy, tak się mówi właśnie często, że po prostu motocyklista dawca nerek, ale tak mówię, no to jest takie troszeczkę przykre określenie, nie każdy motocyklista będzie dawcą, nie każdy umrze, tak? Nie każdy po prostu coś mu się stanie. Aczkolwiek no nie oszukujmy się, no jednak tutaj mówię zawsze po prostu motocykle są bardzo to bardzo niebezpieczne, kontuzje są bardzo jest bardzo duże ryzyko kontuzji, adrenalina, ale też po prostu no ona nas tak może być zgubna właśnie dla tych młodych, nie tylko młodych ludzi, tak? No ale często to jest taka mieszanka wybuchowa, młody człowiek, tak, szybka maszyna, czy samochód, czy na przykład motocykl, brak takiej po prostu rozwagi, sprawdzenie swoich granic, granic, po prostu możliwości i jednemu się uda, a drugiemu się nie uda, tak. Natomiast no właśnie, to jest nieprawdopodobna historia. Jeśli chodzi o kwestię, to tak samo jak mówimy o tej kwestii, praktycznie tego serca, że ten mężczyzna z tym sercem od ojca fizycznego tej kobiety, ale w zupełnie innym ciele, tak, to jest nieprawdopodobne, że po prostu serce tego ojca tej kobiety dalej biło tylko w ciele innego mężczyzny, także oni dalej utrzymywali kontakt. Ale to było w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, czy to byłoby możliwe w Polsce, bo oba są po prostu te dane. Animowe an, 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 um, to te rejestry i tak dalej, tak. Jestem ciekawcowy na ten temat, sądzicie, co na ten temat myślicie, piszcie w historiach, piszcie w komentarzach swoje historie, swoje praktycznie przemyślenia, swoje doświadczenia. Oczywiście no jest to ciężkie tak naprawdę do włożenia takie reguły, zasady takie po prostu zdroworozsądkowe, tak jeżeli tutaj twardo myślimy i tak dalej, zero jedynkowo, natomiast no, nie wszystko, co w życiu nas spotyka, jest po prostu tak, możemy to logicznie w jakiś sposób opisać. To wszystko. Na dzisiaj dzięki, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Napiszcie w komentarzu, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. I tak sobie na końcu pomyślałem, tak samo na przykład ordery dla ludzi, którzy dokonali jakichś zasług dla państwa polskiego, czy na przykład dla, dla Polski i tak dalej, dla danego kraju. Dlaczego nie ma jakichś orderów, odznaczeń dla ludzi, którzy dokonali takiego Przekazaj część siebie, na przykład przy przeszczę czy w jakiś sposób ich nie należy honorować, My tak przekazać swoją cząstkę, żeby inna osoba mogła dalej żyć, funkcjonować. Nie zawsze przeszczep się przyjmie, to też jest inna sprawa, tak, ale to jest piękny dar, dar życia, tak. To wszystko dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.